To była odpowiedź na to, co powiedział pan Gondecki odnośnie odbierania nam praw człowieka, że on się z tego bardzo cieszy. No i to nie, jakoś nie mogło zostać bez odpowiedzi, tym bardziej, że wiele osób widziło, ja też to widzę, że po prostu Kościół ma za dużo władzy w Polsce, że to nie jest do pogodzenia z demokratycznym krajem, że jakaś grupa hierarchiczna, która raczej strukturami przypomina struktury mafijne, a nie demokratyczne, jest traktowana inaczej niż inne instytucje, jest stawiana ponad prawem, dlatego że księży dopuszczających się czynów pedofilskich nikt jeszcze nie skazał w Polsce. Raz, że ta instytucja stoi ponad prawem, dwa, nie płaci podatków, a trzy, jeszcze cieszy się z odbierania praw obywatelkom, które te podatki płacą i które, dla których politycy powinni pracować, dlatego że my ich wybieramy i my płacimy za ich pracę. Więc tutaj kierowałam chyba chęć jakiejś wymierzenia sprawiedliwości. Więc wzięłam te jajka i cisnęłam je w pierwszym kościół, który po prostu zauważyłam. I nieszczęśliwie tak się okazało, że ten kościół jest kościołem garnizonowym, o czym nie wiedziałam, bo nie chodzę do kościoła, mimo tego, że jestem przymusowo ochrzczona i jeszcze nie dokonałam aktu apostazji, ale to po prostu z lenistwa. No i tak, no i rzuciłam tymi jajkami, byłam tam na spacerze z moim pieskiem i z moim chłopakiem, który to filmował i to był po prostu protest, taki performance, akt nieposłuszeństwa obywatelskiego. Także umieściliśmy to w sieci z takim podpisem. Chyba nie było to racjonalne, ale mamy wojnę, coś takiego. Ale przecież jest wojna. No i tam ten filmik spotkał się z różnymi komentarzami i byłam gdzieś przygotowana na to, że pewnie jakieś konsekwencje mnie spotkają, ale raczej myślałam o grzywnie. No a tutaj po kilku tygodniach najpierw zapukała do mnie policja i to było takich dwóch panów, którzy w półmroku gdzieś na klatce schodowej około godziny 19, jak wracałam ze spaceru z psem, po prostu zaskoczyli mnie na klatce i powiedzieli, pokazali mi jakieś zdjęcia, nie poddali mnie z monitoringu, nie podali mi żadnej podstawy prawnej i powiedzieli, że ma się wylegitymować. No ja nie miałam żadnych dokumentów przy sobie, bo wracałam ze spaceru z psem. Na co oni po prostu... I chciałam wejść do domu, powiedziałam, że jeżeli mają mi coś do wysłania, to proszę o przesłanie i nie będę z nimi teraz rozmawiać. No oni wstawili nogę w drzwi, najpierw nie pozwolili mi wejść do mieszkania, ale powiedziałam, że mam tutaj pieska i mój piesek był wtedy szczeniaczkiem. A oni jeszcze powiedzieli, bo chyba na monitoringu zobaczyli tego pieska. I mówią, to jest ten pies. To było dość takie absurdalne, może nawet byłoby zabawne, gdyby mnie cała przemocować w tej sytuacji. No i w końcu pozwolili mi wejść do mieszkania. Ja powiedziałam, że muszę się skontaktować z prawnikiem. I to wszystko trochę trwało. A mój chłopak zaczął to filmować. I myślę, że bardzo dobrze, że zaczął to filmować. Bo no jest nagrane, że tutaj policjanci wyzywają mnie od chuliganek, mówią o takich jak ja i podobnych. I jak im mówię swoje nazwisko, to je przekręcają. I to jest wszystko na tym filmie, że ja mówię Zofia Nierodzińska, oni przekręcają Roxana Cichocińska. I mówią mi na to, że jeżeli będę im udzielać niewłaściwych, nieprawdziwych informacji, to spotkają mnie konsekwencje prawne. Tak, także to wszystko jest nagrane, a później właśnie jak już skontaktowałam się z moim prawnikiem, on powiedział, żebym pokazała im swój dowód tożsamości, co też zrobiłam. Ale to wszystko trwało pół godziny i tutaj panowie policjanci ciągle stali na klatce, krzyczeli, także wszyscy moi sąsiedzi gdzieś to słyszeli, a dodatkowo jeszcze powiedzieli, że pytali się moich sąsiadów o mnie, także byli u moich sąsiadów i wydaje mi się, że skala tych represji jest no, nieadekwatna do tych trzech jajek na zamkniętych drzwiach kościoła. Także to była pierwsza część represji. Opowiadam to z takimi szczegółami, dlatego że niedługo później przyszło do mnie wezwanie na komisariat policji z artykułu tam bodajże 65 kodeksu wykroczeń, że nie wylegitymowałam się policjantem, co jest kłamstwem. I całe szczęście, że mój chłopak to filmował, bo w polskim prawie jest tak, że policjant nigdy nie kłamie. Także jeżeli jest stawiane pod znakiem zapytania jakieś zeznanie, to jest to zeznanie obywatela, a nie policjanta. Także całe szczęście, tutaj się tak zabezpieczyliśmy.